Infotemat Katarzyna Kaszluga. Witam Państwa. Gościem naszego studia jest dziś Kazimiera Bednarska, radna Rady Miejskiej w Sandomierzu. Pani Kazimiera na co dzień pracuje w sandomierskim szpitalu jako pielęgniarka. W związku ze swoją pracą stawia główny nacisk na profilaktykę w każdym wieku, bo każdy tego potrzebuje. I właśnie o profilaktyce działalności społecznej, ale również tej działalności samorządowej dziś z panią Kazimierą porozmawiamy. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, dlatego może zaczniemy naszą rozmowę od tych aspektów o profilaktyce. Tak jak wspomniałam, stawia pani na profilaktykę ważny nacisk i w każdym wieku. Bo każdemu jest potrzebna. Tak, oczywiście profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ zapobiega chorobom, zapobiega też powikłaniom chorób. Nie ma takiej choroby w zasadzie, której ruch i profilaktyka by zaszkodziły. Odnośnie tego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, stąd ten mój ubiór, spodnie pomarańczowe, ponieważ dzisiaj właśnie solidaryzuję się z pacjentami, z ich bezpieczeństwem, stąd właśnie ten mój pomarańczowy, wyzywający kolor spodni. Będzie jeszcze akcent, ma być dzisiaj oświetlony ratusz na pomarańczowo, tak jak jeszcze dyrektor szpitala nasz wspomniał, pan starosta Marcin Piwnik. Dzisiaj była konferencja właśnie poświęcona bezpieczeństwu pacjenta. O tym, jak bezpieczeństwo pacjenta jest ważne, wiemy wszyscy, ale to przede wszystkim my powinniśmy dbać o to bezpieczeństwo własne, własnej rodziny, własnych dzieci, znajomych, przyjaciół. Natomiast wracając do profilaktyki, szanowni państwo, szanowna pani redaktor, to co jemy, czym żyjemy na co dzień, to wszystko jest w nas, kumuluje się stres, kumulują się jakieś deficyty, czy to żywieniowe, czy to brak ruchu. Ja nie jestem jakby specjalistą kwestii ruchu, ale sama wiem po sobie, ja żyję aktywnie, zdrowo się odżywiam, nie mam jakichś nałogów, nie palę papierosów, nigdy ich nie paliłam, więc jakby moja kondycja, moja wydolność jest jak najbardziej prawidłowa. Dużo jeżdżę na rowerze, czasami biegam, sama ćwiczę w domu, staram się prawidłowo odżywiać. Zaraziłam tym wszystkim oczywiście moje własne dzieci, koleżanki. Ja też z niektórych koleżanek wzięłam właśnie przykład. Rozmawiam często z pacjentami, z rodzinami, taką edukację jakby zdrowotną prowadzę, co jest oczywiście w zakresie moich obowiązków w pracy jako pielęgniarki. Ja pracuję na oddziale medycyny paliatywnej w Sandomierzu oraz pracuję jako pielęgniarka onkologiczna w Tarnobrzegu na onkologii. Więc taki los pacjentów i ich te choroby nie są mi obce, bo po prostu to jest moja praca. I właśnie chyba przez tą pracę pani stawia na tą profilaktykę na tych oddziałach, prawda? Bo widzi, tak, co dzieje się później i żeby temu wszystkiemu zapobiec. Tak, tak. Można zapobiec przez właśnie właściwe odżywianie. Można na przykład zapobiec otyłości. Wiadomo, czasami te parę kilogramów za dużo nie wpływa z tego, że ktoś się mało rusza, bo to są różne przyczyny. Czasami ludzie biorą leki. Sama jakby choroba polega na tym, że człowiek wygląda tak, jak tak, a nie inaczej. Natomiast staram się nie oceniać. Nie oceniać się nikogo po wyglądzie, żeby po prostu nikogo nie skrzywdzić. Bo tak naprawdę nie wiemy, z jakiego powodu ten człowiek jest albo wyniszczony, albo ma parę kilogramów za dużo. I tu jest tak jakby nasza rola pielęgniarki, zresztą tak jak każdego, żeby do każdego człowieka podchodzić z szacunkiem i z taką godnością. Ponieważ każdy człowiek i ten, który ma jakieś w afekcie, różne rzeczy robi, ale tak naprawdę on też ma swoją godność. I każdego człowieka trzeba jakby traktować jako jednostkę, podmiotowo, nie generalizować, bo ten taki. Staram się tak również podchodzić do życia. Nie zawsze to wychodzi, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Niemniej jednak zawsze promuję ten zdrowy styl życia. Pełno mnie w mediach właśnie, albo gdzieś tam chodzę u nas, w naszym nawet rejonie, po górach, gdzieś w górach pieprzowych jestem. Ja uwielbiam naturę i takie przebywanie na tle tej natury, w okolicznościach przyrody, czy w parku, czy w lesie, naprawdę proszę mi wierzyć, że poprawia mi nastrój, poprawia mi samopoczucie. Myślę, że każdemu i ja dlatego ciągle namawiam do tego ruchu na świeżym powietrzu. Ludzie korzystają oczywiście z siłowni jak najbardziej. Ja wolę ruch na świeżym powietrzu, dlatego bardzo
często zwracam się właśnie z takim apelem przez media, przez Instagram do ruchu na świeżym powietrzu, do tego działania na korzyść swojego zdrowia, bo tak naprawdę, jeżeli my o to zdrowie nie zadbamy, no to później mamy właśnie różne choroby i schorzenia. Ale są też, oprócz tego ruchu na świeżym powietrzu, zdrowej diety i pozytywnego nastawienia, bo przecież to wszystko siedzi u nas w głowie, ważne są również programy profilaktyczne, o których pewnie Pani nam tutaj zaraz opowie. Tak, różne. Teraz akurat w szpitalu w Sandomierzu jest taka akcja, promujemy zdrowy, promujemy badania profilaktyczne. Te badania są darmowe. Miałam tą przyjemność, że mnie poprosiła nasza pani starosta Grażyna Szklarska i była z nami jeszcze koleżanka Iwonka Miękina. Objeżdżałyśmy wszystkie poszczególne miejscowości, wszystkie poradnie i tam promowałyśmy właśnie tą akcję tych badań profilaktycznych. Była to mammografia, rak jelita grubego i cytologia. Co to są za badania, każdy z nas wie. I te badania naprawdę mogą uratować ludzkie życie. Mogą uratować każdego z nas, ponieważ podczas tych badań jest być może ktoś będzie miał wykrytą chorobę. A jakby leczenie samej choroby w dużej mierze, szczególnie tych chorób onkologicznych, zależy w jakim okresie ona jest zaawansowania wykryta. Im wcześniej, tym lepiej. Tak jest z rakiem czy jajnika, z rakiem jelita grubego i z rakiem też piersi. Więc ten etap choroby, to zaawansowanie i rozpoznanie oczywiście, no, ma ogromne znaczenie. Dlatego namawiamy, jest to, te badania są wykonywane za darmo, co jest najważniejsze, bo idąc prywatnie do lekarza, oczywiście można te badania wykonać, ale jest to już inna jakby procedura. Tu mamy wszystko, wszystkie te badania mamy za darmo. Także ja jeszcze raz z tego miejsca zachęcam wszystkich Państwa do wykonywania tych badań w naszym sandomierskim szpitalu. I tak jak mówię, ja promuję to wszystko po prostu po to, że chociaż poprzez te badania, żeby chociaż jedna czy 5 czy 10 osób poszła się zbadała i być może uratuje swoje życie. Profilaktyka to nie tylko badania w szpitalu, ale również możemy pojawić się na wydarzeniach, między innymi takich, które Pani organizuje na osiedlu przyszpitalnym, prawda? I zmierzyć sobie ciśnienie, bo może wykryć nadciśnienie, tak? Lub niedociśnienie, tak lub jest. Cukrzycę. Tak. Choroby to nie są tylko choroby onkologiczne. Tak, zdarza się, że uczestniczę w różnych wydarzeniach, współpracuję z naszymi amazonkami, z panią Grażynką Rękas. Istotnie, robimy różne akcje. Ostatnio udało mi się zrobić właśnie tak zwany piknik wakacyjny z motywem takim zdrowotnym. Pani Małgorzata Surowiec mierzyła ciśnienia, mierzyła poziom glikemii we krwi, czyli poziom cukru. Z licznymi tam osobami się umawiała, dawała glukometry, promowała właśnie zdrowy styl odżywiania. Ja wcześniej mówiłam o zdrowym oddychaniu, o zdrowie jakby troszkę postawie ciała, ponieważ też to wszystko, ten narząd ruchu, no tak jakby też o niego trzeba dbać, żeby się po prostu nie zastał. Tak już teraz całkiem serio mówiąc, biorę udział w różnych czy konkursach, czy szkoleniach, czy w takiej promocji miasta, również zawsze promuję ten zdrowy styl życia poprzez takie no, najważniejsze aspekty, czyli to jakby odżywianie, dbałość o siebie, unikanie stresu, co w dzisiejszych czasach naturalną rzeczą jest, że jest bardzo ciężkie, ponieważ no, mamy tego stresu dużo, ale poprzez jakby takie odpowiednie techniki, czy nawet oddychania i jakby zapoznania się z całą tą sytuacją, pewne rzeczy da się zniwelować. Sama wiem po sobie, na początku też jakieś wystąpienia miałam różne publiczne, więc ten stres towarzyszył mi, on był ogromny. Teraz mam taką jakby swobodę, ponieważ no, człowiek się nauczył, jakby oswoił się z tym stresem poprzez wyrównywanie jakby oddechem pewnych sytuacji. Ale to tak jak mówię, to ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, są specjaliści i ja namawiam właśnie do korzystania z takich usług. Teraz może troszeczkę zahaczymy o działalność samorządową. Ja zapytam, jak czuje się kobieta w gąszczu mężczyzn w samorządzie? Radzi sobie Pani? Tak, radzę sobie. To już jest moja druga kadencja.
Jest nas cztery chyba kobiety. To nawet sporo. Sporo, także jeżeli chodzi o działalność samorządową, więc każde działanie, które człowiek wykonuje, robi cokolwiek, powinno się lubić. Wtedy to ma sens. Ja swoją tą pracę samorządową, tą działalność bardzo lubię. Bardzo lubię pomagać, bardzo lubię jakby ludzi wspierać. Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem osobą, która ma ogromne poczucie też humoru. I czasami różne sytuacje, no można też w pewien sposób humorystyczny, jak to się mówi kolokwialnie, rozładować. Natomiast już tak mówiąc całkiem serio i poważnie, moja działalność, w tamtej kadencji pracowałam jako przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia. Teraz jestem przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, więc te różne sytuacje, różne jakby deficyty socjalne nie są mi obce. Ludzie do mnie czy na Messengera, czy dzwonią, czy się spotykamy, czy mam dyżury w Radzie, rozmawiam z ludźmi. Naprawdę potrzeb bardzo dużo jest. Na to wszystko staramy się jakoś powoli to rozwiązywać. Pewnych spraw nie da się rozwiązać od razu. Naprawdę, człowiek by bardzo chciał pomóc każdemu, ale szanowni Państwo, uwierzcie, nie da się wszystkim pomóc, naraz przynajmniej. Także jako samorządowiec myślę, że sprawdziłam się w pierwszej kadencji, bo bym nie była w drugiej. Jakoś ludzie mi zaufali. Cokolwiek zaczynam robić, nie, staram się nie dawać obietnic jakby bez pokrycia. Cokolwiek robię, zawsze się konsultuję. Najpierw z panem burmistrzem, tak jest w tej kadencji, tak było w poprzedniej, również z poszczególnymi naczelnikami wydziałów. I tak samo było, jak nie jest to jakąś tajemnicą, moim marzeniem było wybudowanie domu seniora. Jest to pomysł, który oczywiście został zrealizowany. Jakżeśmy do niego dochodzili z panem Boleskim i z poszczególnymi radnymi, no to już nie będę wracać, bo to już minęło, ale niemniej jednak sprawia mi to przeogromną radość, jeżeli pojadę do tego domu seniora i widzę tych ludzi, którzy tam rysują, wycinają, śmieją się, obchodzą imieniny, urodziny, a tak siedzieliby po prostu zamknięci w domu, być może byłaby to depresja, może obniżenie nastroju, a tam ludzie naprawdę są szczęśliwi. I właśnie to jest taki aspekt i ta radość tej mojej pracy, że mogę komuś pomóc. Biorąc udział w jakichś promocjach, w jakimś marszu, teraz będziemy mieć w październiku Amazonek, też firmuję to jakby swoją osobą. Nie jako Kazimiera Bednarska, tylko po prostu jako radna miejska, bo to też taka moja rola. A proszę powiedzieć, wspomnieć o tym, mamy działania dla seniorów, ale były też dla młodych dziewczyn, pamiętam. Dwa lata temu, to były te skrzyneczki w potrzebie? Tak jest, były skrzyneczki w potrzebie, zostałam nazwana przez kolegę królowa od różowych skrzyneczek. Oczywiście to było humorystycznie, ale szanowni Państwo, zdarzyło mi się odebrać dwa chyba albo trzy telefony w podziękowaniu od matek, które powiedziały, że one istotnie nie miały nawet w danym momencie na te środki higieniczne dla swoich córek dorastających i to było dla nich ratunkiem i żeby te dzieci nie zostały albo wyśmiane, albo po prostu zwyczajnie po ludzku by nie poszły do szkoły. Więc takie rzeczy, albo to była jakaś niespodzianka, że coś się tam przydarzyło w szkole i tak dalej, więc te skrzyneczki były i naprawdę to był świetny pomysł. Dziewczynki czuły się komfortowo, rozmawiałam z kilkoma takimi dziewczynkami nastoletnimi i naprawdę powiedziały, proszę panią, skąd pani miała taki pomysł? Naprawdę to było bardzo fajne, bardzo potrzebne i takie, mi się wydaje, zwyczajnie takie ludzkie, takie normalne. Pani dopatruje się tych potrzeb i stara się je realizować. Co jest w najbliższych priorytetach Kazimiera Bednarska? Moje najbliższe priorytety, jeżeli chodzi o pracę samorządową, to dokończenie tego drugiego domu dziennego pobytu. Ten dom już powoli powstaje, będzie tam ponad 20 osób. Cieszę się bardzo na to, że będzie więcej tych osób mogło uczestniczyć, ponieważ w placówce na Hucie jest tych osób 14, jest to na potrzeby miasta za małe, ponieważ za mała jest ta placówka, ponieważ no, nasze społeczeństwo dosyć mocno jest takie wiekowe, więc tych miejsc przydałoby się więcej. To jest takim moim jakby priorytetem. Robimy te wszystkie drogi, ulice i tak dalej. Podejmujemy różne dobre decyzje. Ja oczywiście te decyzje wspieram.
To jest taka rzecz samorządowa. Odnośnie pracy, no to tak jak mówię, no będę pracowała do emerytury, mam nadzieję, że w zdrowiu. Natomiast tak prywatnie, no to chciałabym zostać już babcią, mam 3 synów, więc no ten aspekt rodzinny dla mnie jest niezwykle ważny, ponieważ nade wszystko stawiam no tą radość przebywania z moimi synami i to wielkie szczęście, że dane mi było zostać matką 3 razy. Jak każdy, różne niespodzianki, przeciwności losu mnie też dotyczyły, ale starałam się za wszelką cenę, zawsze moja największa i życiowa rola to była zawsze, często to powtarzam, rola matki. Rola matki, cokolwiek w życiu robię, cokolwiek w życiu jakieś poważniejsze decyzje podejmuję, zawsze pytam się moich dzieci, zawsze rozmawiam, a co oni na to. Teraz są to już dorośli, można powiedzieć mężczyźni, mają powyżej 20 lat, natomiast zdarzało się, że byli młodymi chłopcami, ale no takie okoliczności życia i losu nas spotkały, że moje dzieci musiały szybko dorosnąć, ponieważ ja ciągle pracowałam. I tak zostawmy ten temat. Rola matki jest jedną z najpiękniejszych ról, jakie w życiu mogą spotkać kobietę. Natomiast myślę, że dalej będę promować tą aktywność, ten zdrowy styl życia przez własny jakby przykład. No zobaczymy, z jakim to wyjdzie efektem. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie Pani zapragnęła, ale jeszcze zapytam, jest Pani taką osobą, która garściami, wydaje się, czerpie życie? To się zmieniło ostatnimi czasy, czy jak to było? Czy kiedyś było tak, że na przykład nie czerpała Pani było trosze, tak, tej radości? Tak, tak, bardzo, bardzo mądre pytanie. Było troszeczkę inaczej, bo i moje życie wyglądało inaczej. Moje życie się bardzo, bardzo zmieniło, odkąd zaczęłam pracować właśnie na oddziale medycyny paliatywnej i na oddziale onkologii. Zdarzyło mi się również prowadzić wykłady takie specjalizacyjne dla pielęgniarek, które chciały mieć tą specjalizację onkologiczną, którą właśnie ja wcześniej ukończyłam. I rozmawialiśmy i tak dalej i doszłyśmy tak jakby wszystkie i w pracy, czy ja prywatnie tak sobie jakieś mam tam przemyślenia, że patrząc na to ludzkie nieszczęście i na to, co tak naprawdę człowiek nie wie, co go spotka za 2-3 dni, doszłam do wniosku, że najlepiej nie czekać, że ja będę się cieszyć wtedy, jak na przykład będę miała urlop, czyli za pół roku, tylko ja się nauczyłam cieszyć z małych rzeczy. Nauczyłam się cieszyć z tego, że mogę rano wstać, że mogę iść do pracy, że mogę się tam z kimś spotkać, że mogę z kimś wyjść na kawę, że mogę nawet na tym rowerze pojechać te 20 czy 30 kilometrów. Komuś może to się wydaje jakieś takie infantylne, śmieszne, przerysowane, groteskowe, ale dla mnie, proszę mi wierzyć, że to jeżdżę na przykład na łyżwach, jeżdżę z moimi synami w zimie tam gdzieś na nardy czy na te łyżwy i ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ktoś może mi powiedzieć, a jak ci się chce? I tak z podbiegiem, jak ci się chce? A mnie się chce. Ja jak gdzieś nie pójdę, nie pojadę, to mi jakoś tak jakby mi coś brakowało. Natomiast jak sobie gdzieś tam wyjdę, czy pochodzę, czy tam te 10 czy 20 tysięcy tych kroków zrobię, to wtedy mnie się wydaje, że jestem taka szczęśliwa, że mi tak jakbym lżejsza była. Ale tak już mówiąc poważnie, taką radość, to też człowiek powinien mieć w sobie. Moje życie było, no nie było jakby, jak to się mówi, usłane różami, tak jak każdego. Nie chcę tu wnikać w szczegóły, ale każdy ma jakiś swój bagaż. I swoją historię. Swoją historię i bagaż doświadczeń. Natomiast ja mam doświadczenia takie, rozmawiamy tu o pracy, więc poruszamy się w tej jakby dyscyplinie onkologicznej. Widzę, ile jest ludzkich nieszczęść, jak ludzie chcieliby chociaż na chwilę, żeby gdzieś wyjść na spacer, nawet nie o własnych nogach, ale wyjechać na wózku, a nie mogą. O tym właśnie, co tu teraz rozmawiamy, ja często z panem Piotrem Statuchem też nieraz
z tą jego grupą Nording, Walking, nieraz tam maszerujemy, spacerujemy i teraz był ten taki u nas ogólnopolski zlot i żeśmy rozmawiali. Ja właśnie w podobnym tonie im powiedziałam, że szanowni państwo, nawet wy jesteście tutaj młodzi. Większość tych ludzi była młodych. Nawet wy nie wiecie, jakie wy macie szczęście, że wy możecie dzisiaj przejść 10, czy 15, czy 20 kilometrów, czy nawet te 3 kilometry, bo znam ludzi i oni by chcieli 10 metrów przejść i są w waszym wieku. A nie mogą. Nie mogą się podnieść z łóżka, nie mogą o własnych siłach wstać z tego łóżka, nie mogą się wody napić. Przysłowiową szklankę wody trzeba im podać. Także, że naprawdę bycie zdrowym i dbanie o siebie to jest największa inwestycja człowieka. Wiadomo, w dzieci człowiek inwestuje i tak dalej, ale żeby to wszystko jakby miało sens i żeby to wszystko się w całość zbierało, naprawdę trzeba zacząć od siebie. Szczęśliwa mama, jeżeli już są młodsze mamy, to szczęśliwe dzieci. Jeżeli mama będzie jakaś zestresowana, zapracowana, ja też dużo pracuję, ale naprawdę ta radość życia, taka chęć pokazywania, emanowania, ale taka szczera, nie taka udawana, to mnie się wydaje, że to widać. No, ja na przykład bardzo lubię swoją pracę, lubię ludzi, to czuć. Mój taki szczyt marzeń, jeżeli zaczynałam być tą pielęgniarką, była praca ze starszymi, ze seniorami, ponieważ ja ich bardzo lubię. I tak też się stało, pracowałam w domu pomocy tutaj w Sandomierzu 6 lat. Także doceniam to, że jestem zdrowa, doceniam piękno natury, no i piękno życia. I z tego miejsca to wypadałoby szanownym państwu i pani redaktor pożyczyć, żeby naprawdę cieszyć się z tych drobnych, małych rzeczy, bo one się wydają takie niewinne, nic nieznaczące, ale w całym tym procesie, w tym przemijaniu, w tych chorobach, w tych różnych zawiłościach losu, naprawdę te drobne rzeczy, wierzcie mi państwo, mają ogromną moc, ogromną taką wartość, taką nawet sentymentalną, a wiem, o czym mówię. Ja dziękuję pani bardzo za dzisiejszą rozmowę i przyznam osobiście, że dużo wniosła również do mojego życia i niejednokrotnie, gdy pani opowiadała, zakręciła mi się łezka wokół, za co bardzo dziękuję. I dziękuję również państwu za uwagę i zapraszam na kolejny infotemat już niebawem. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu. I tak jeszcze tylko na zakończenie, na marginesie dodam, że warto być zdrowym, warto być szczęśliwym, warto być pięknym wewnętrznie i zewnętrznie. I trzeba tym szczęściem się dzielić z wszystkimi, nie tylko z najbliższymi, ale poprzez swoje jakby zachowanie, poprzez swoją pracę, zachowanie w pracy, żeby po prostu zachęcać do profilaktyki i do tego szczęścia. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.